Witam, zapraszam do porównania kierownic Zoom, Uno i Pro X. Przez ostatnie kilka lat przeszło przez moje ręce kilkanaście sztuk takich kierownic. Parę z nich możecie obejrzeć w filmach, do których linki znajdziecie w prawym górnym rogu i opisie. Postanowiłem sprawdzić, czy jest między nimi jakakolwiek różnica poza napisami. Do porównania wybrałem kierownicę o średnicy montażowej 31,8, długości minimum 700 mm i cenie nie przekraczającej 70 zł, czyli taka najpopularniejsza półka kierownic, których nazwę producenta da się wymówić. Nigdy nie miałem problemów z żadną z tych kierownic, ale muszę wyraźnie podkreślić, że są one przeznaczone wyłącznie do jazdy rekreacyjnej. Nie radzę ich używać do skakania, enduro, dirtu czy jakiejkolwiek ostrzejszej jazdy, no chyba że nie cenicie swojego zdrowia i urody. A jeśli zamierzacie wymienić zwykłą kierownicę coś lepszego, to zachęcam do obejrzenia mojego wcześniejszego filmu, w którym tłumaczę różnice w ich budowie. Wszystkie trzy wykonane są z aluminium 6061, czyli najtańszej odmiany używanej w kierownicach. Ich jakość wykonania jest całkiem niezła i nie zauważyłem, żeby z czasem płowiały lub łatwo się rysowały. Jak widać, kierownica Pro X to tak naprawdę zoom, tylko 2 cm węższa. Obie posiadają taką samą geometrię i 9-stopniowe gięcie do tyłu. Uno posiada tylko 5 stopni gięcia, więc nie polecam jej osobom, które mają problemy z nadgarstkami. Jest też dużo solidniejsza od Zooma dzięki grubszym ściankom, co niestety odbija się na jej masie wynoszącej aż 398 g. Zoom o tej samej szerokości waży tylko 333 g, a o 2 cm krótszy Pro X 307. Moim zdaniem kierownice są solidne i warte swojej ceny, ale ze względu na wagę, oznaczenia pomocnicze i szerokość wybieram Zooma. Na koniec dodam, że jeśli 720 mm to dla Was za mało, to dopłacając około 20 zł możecie je kupić w szerokości 78 cm, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Dzięki za obejrzenie, jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach, a jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!